Robimy takie zapowiedzi. Nie, nie ruszać, bo tam nie ma czwartek. Gracie jeszcze z warunkowo na rzeczy. Dobra, dawaj. Na zewnątrz, tak? Bo jak jesteś, jesteś przodem tymi głośnikami do narratorki, to jest duże sprzężenie, tak? Farbiarnia, potem szwalnia, potem narada fabrykantów. Bardzo proszę. Proszę. Zapraszamy w sobotę o 19:05. Będą obchody rewolucji 1905. Trzeba po prostu zrobić wstępny przewód i im pokazać, w których miejscach się dzieje akcja, gdzie będą stały. Jak jeśli uda nam się w jak największym gronie taki próbny marsz przejść, to wszyscy będą mieli taki ogląd po prostu, w którym miejscu jest jakiś newralgiczny punkt, bo trzeba będzie się skupić i właśnie, nie wiem, wyskoczyć na dwa kroki do przodu, właśnie zablokować jakieś znaki i tak dalej. Korea też będzie miała swój jakby marsz. Tylko że oni chcą jakoś wcześniej zrobić. Nie wiem jeszcze, czy to się da zgrać razem z chórami. To będzie trochę, znaczy może być kłopotliwe. Oni tak w sobotę idą z tą narratorką, chcą dokładnie przejść tą trasę, też sobie to zmierzyć, jak to wszystko będzie wyglądać. Przyciskiem, tak? To musisz... Dobra, jestem. Długo ten owoc dojrzewał. Wlokły się lata, gubiąc życie i trawiąc duszę w ludziach. Siła wroga, idea, nienawiść. Wielu ludzi poświęceni i cierpliwe w męce czekanie. W tajemnicy, jak za dnie morza, układały się odmęty drobnych prac i niedostrzegalnych żywotów. Aż przyszedł dzień, kiedy wylały się chęć po zachcenie. Zachciała chęć stać się czynem. Uderzył głową o mur zapalczywy człowiek. Próbował jego mocy gołą pięścią. To była pierwsza krew. Do wszystkiego ma mocy i narzędzie. No. Jest narzędzie na żelazo i na kamień. I na wszelką inną rzecz. Jest młot i kilo. Jest kosa i siekiera. Ale nową i niesłychaną była ta praca, co jak mur stanęła przed wiecznym robotnikiem. Trzeba było burzyć. Co było zabijać? Budowało się burzące, zabójcze narzędzie. W wielu namysłach, w zajadłych sporach, ważył je zimny rozum i wezbrana namiętność. Wezwane były do głosu polityka i żądza zemsty, rozwaga i wściekłość, stara doświadczona mądrość i nowe szaleństwo. Zgłodziły się ze sobą. Wiara w znajome dziś, wiara w niepewne jutro, aż któregoś dnia otoczył się po bruku pocisk dynamitowy. Ale ładnie. Ale to chór zaśpiewa tak już na stojąco, nie? Tak sobie, żeby mieli pełną wygodę, żeby tak delikatnie... Jak ten utwór będzie się kończył? Słucham? Gdzie mamy stanąć? Tak. W tamtą stronę, bo tam będziemy maszerować. Tu stoimy tam. Na wysokości gdzieś tablicy? Na ulicy, tak? Na ulicy. Jak kończy się utwór, skrzynia wchodzi
Narratorka? Robotnicy i robotnice, wyjdźcie z fabryk i warsztatów. Nie czas pracować na wyzyskiwaczy. W całym państwie rozpoczęła się otwarta i ostateczna walka ciemiężonego i wyzyskiwanego ludu z caratem. Miliony robotników przystąpiły do wielkiej i świętej pracy. Budują gmach wolności politycznej. Na ulicach Petersburga, Warszawy, Częstochowy. Lud kruszy kajdany. Chcemy najszerszych swobód obywatelskich. Wolności sumienia i pracy. Chcemy prawa do strajku i związków zawodowych. 8-godzinnego dnia pracy. Chodźmy do fabryk, do warsztatów, do sklepów. Niech będzie nas więcej! Niech żyje rewolucja! Niech żyje rewolucja! Niech żyje rewolucja! Precz z caratem! Precz z caratem! Rewolucja! 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 Tak, idziemy. Z tym idziemy. Tak. Niech żyje wolność! Mam tak. Robotnice i robotnice. Robimy strajk powszechny i go wygramy, jeśli będziemy trzymać się solidarnie. W jedności robotników jest nasza potęga. Całe społeczeństwo polskie powinno zamanifestować swoją wspólnotę z ludem robotniczym, walczącym o wolność i prawa człowieka. Niech stanie całe życie przemysłowe, cały ruch handlowy. Pod naszą potęgą rząd musi się ugiąć. Musicie doprowadzić do końca. Tych, co padną na drogę pokrzepiają. Tych, co dla celów osobistych zdradzać nas będą, pięknujmy mianę łapy strajku. Chodźmy do fabryk, do naszych towarzyszy i towarzyszki. Rewolucja! Mamy co spuszczać w ogóle tutaj? Z góry. Z niebieskiego? Tak, z niebieskiego. Dobra, to już teraz... Przesuńcie teraz tylko te trzy, dobra? Gdzie? Na bok, tam. Te trzy? Tak, to te jeszcze te trzy tylko. Jeśli to wiadro ma zadziałać, to jednak nie ma. Nie ma chleba, czyli nie to będzie taki teatralny się chleba. Nie ma 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 chleba. Raz. Robotnika ciężki. Raz. Robotnika ciężki. Raz. Już na walkę! Ruszył lód! Dojdź, bardzo bliska rzecz! Już na walkę! Ruszył lód! W sercu, paru! Żegnał, leć! Już!
dobry, bo wszyscy widzą dyrygenta. Lepiej byłoby na dole, jakbyśmy stali. A co jest na dole? Czemu nie możemy na dole? Bo na dole będzie ten kłopot. Flaszą długo leją katy, wciąż płyną w ludu gorzkie łzy. Nadejdzie jednak dzień zapłaty, sędziami wówczas będziemy my. Sędziami wówczas będziemy my. Dalej więc, nie śmy śpiew, nasz sztandar płynie ponad gromy. Niesie on zemsty grom ludu gniew, przyszłości rzucają się, a kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew, bo na nim robotnicza krew. Hej, bracia, siostry, do szeregu, z jednaką myślą, z dłonią dłoń, któż zdoła strumień trzymać biegu, czyż jest na świecie taka broń, czyż jest na świecie taka broń. Dalej więc, nie śmiesz się, nasz sztandar płynie ponad tromy, niesie on zemsty grom ludu gniew, przyszłości rzucają się, a kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew, bo na nim robotnicza krew. Chodźmy na ulicę, niech miasto nas usłyszy. I... Chodźmy! Ja nami ze zdziecami, niech zginie stary podły świat. Nowe życie stworzył sami, i nowy zaprowadzi płac, i nowy zaprowadzi płac. Dalej więc, śmiech, 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 nasz sztandar płynie ponad drogę. Niesie on zemsty grom ludu gniew, w przyszłości rzucają się. Osoby, publiczność chodzi tutaj. To my musimy, Michał, być z przodu i zatrzymać z kolei publiczność wchodzącą. Czyli tutaj, tak? Tak. No i jeszcze mogą mogą zakręcać zapomnikiem, a tutaj? To jest tak, tutaj jest środek koła. Ewa, co? To ja mogę już zacząć mówić, jak wy się będziecie ustawiać, tak? To ja już zaczynam. Dobra. Człowiek, maszyna. Maszyna, człowiek. Oto fabryka i pracownice. Od lat służą wiernie i co dnia oliwią maszyny własną krwią. A fabrykanci? Złość bierze, że ludzie muszą cierpieć, gdy fabrykant zarabia na zamówieniach wojskowych. Złość bierze, że na prośbę fabrykantów ściągnięto dodatkowe posiłki wojska. Wierny sprzymierzeniec i opiekun kapitalistów, rząd carski stara się stłumić ruch ludu i złamać jego solidarność. Panie najłaskawszy, zlituj się nad nami. Życie nas wszystkich w waszych rękach. Nici dążą się palca i wszystko już mówią na wodzie. Tracę już wzrok. Nie słyszę już nic. Mąż mój bez sił, nie dajemy rady. Nie czuję już dłoni. Gdy chcę przestać, to nie mogę, bo wiem, że moje dzieci za to zapłacą. Dzieci nie mogą tak żyć. Za jaką cenę? Ściga nas głów, nie stać nas za chleb. Rzuć nam chleb, daj nam jeść.
człowiek, człowiek, maszyna, maszyna, człowiek, człowiek, maszyna, maszyna, człowiek, człowiek, maszyna, maszyna, człowiek, ktoś nada, równość bez światła i słońca, co życie pod ziemią spędziła, pracą swą, tworząc bogactwa, bez końca swą młodość mogilę przeżyła. Człowiek, maszyna, maszyna, człowiek, 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 ktoś na ta, ludność bez światła i słońca, co życie pod ziemią spędziła, pracą swą, tworząc bogactwa, bez końca swą młodość mogile przeżyła. Groźna ta ludność bez światła i słońca, co życie pod ziemią spędziła, pracą swą, tworząc bogactwa, bez końca swą młodość mogile przeżyła. Barykady! Naród do obrony!
Gdy naród zawoła, umrzem lub zwyciężym panowie w stolicy zabili. Co żeś nam panowie magnasi, za naszą niewolę kajdamy. Co żeś nam książęta krawiowie prawaci, za kraj nasz krogradnią zryzmany. Armady pod Sorszkiem zdobywała wiara, czarnymi od góra. Szpanowie w stolicach użyli cygara, radzili o braciach za bóra. To cześć pod panowie magnaci, za naszą niewolę kraj damy. To cześć tam książęta, prawowie prawaci, za kraj nasz wybratnią wyznamy. Szak naszym rustynem ten utwór to chyba chór będzie musiał bardziej zaśpiewać niż my, nie? Bo on chyba jest taki... A właśnie gdyby Taja zrobić przystanek dla chóru pod Grandem, właśnie, no żeby oni zaśpiewali właśnie Chleba i Róż, no. I dopiero na to wyjdzie ten fabrykant, którego potem się zje. No. Okay. A z Grandem wyjdzie chór fabrykant. Tak. Był taki utwór. Nie. Muszą grać po 20 i 20:15 to jest absolutny deadline, kiedy my musimy skończyć tu te rzeczy. Jest super ryzyko, że my z tym po prostu nie zdążymy, że dojdziemy tutaj 20:10, więc już nie zdążymy tej sceny zrobić, więc możemy mieć plan B. Zaczynamy od narratorki. Tak, bo ja. Czy chór ma być w linii i na grant? Tak, iść? Śpiewać do grant. Śpiewać sonogo. Tak, tutaj jest dużo ulicy i śpiewacie tam do okien, bo tak jak narada i tam to nie śpiewacie. Dobrze, ale czy ustawiamy się już od początku? No, tak. A co śpiewamy do okien? Chleba i Róż śpiewacie chyba tutaj, wiesz? Czyli jak się chór ustawi, ja zaczynam mówić, a wy rozwijacie. Powiesz, rozwiniemy na swojej kwestii, chór zaczyna śpiewać. Tak? Dobrze, okej. Okay. Czyli jak chór się ustawi, nie wiem, dacie mi znać, że stoicie i że już jesteście ustawieni, tak? Dobrze, to ja zaczynam. W Łodzi w czasie kryzysowej zimy z 1904 na 1905 rok nie było dnia, aby któraś z fabryk nie zwalniała ludzi. Akcje filantropijne poprzedzane reklamiarskim hukiem ograniczały się do ofiary kilkuset wodnych zupek wydawanych przez uliczne kuchnie. W czasie, gdy tysiące bezrobotnych okupowały fabryczne kantory. Na ulicach, po których pędziły bogate powozy szajblerów i hańclów, padali wyczerpani głodem robotnicy. Twórcy wielomilionowych, kapitalistycznych fortun. Idziemy ramię w ramię, zmierzamy w nowy dzień. Spod daszy i subteren, gdzie wieczny zaległ cień. Dziś wreszcie słońca promień rozświetli każdą zbóż. By śpiew nasz dźwięczy skargą, chcemy chleba, chcemy róż. Idziemy ramię w ramię, a w naszej pieśni brzmi wspomnienie płaczu kobiet i przelanej krwi. Bo głód, co ciała gnębi, nie szczędzi naszych dusz. Tak dziś o chleb walczymy, ale chcemy także róż. Moja Łódź! Jeszcze 100 lat temu to miasto było zaledwie wsią.
A teraz spójrzcie na własne oczy. Łódź wreszcie zasługuje na swoją nazwę. Zaczęła płynąć pieniądze. Jej arterie tęsknią handlem i pracą. Spójrzcie na te kamienice. Zważcie na te piękne ulice. Ja pragnąłem właśnie tego dla mojego miasta. Położyłem pierwsze cegły pod te fabryki. Postawiłem pierwszy krok na tej kostce. Ja wam daję chleb. Ja wam daję cel w życiu. Czym wy, nędzni robotnicy, bylibyście beze mnie? Czym byłaby wasza krwawica? Kim stałyby się wasze dzieci, gdyby nie ja? To jest piękny porządek. Mój porządek. Ta łódź, polski kwiat, kwitnie dla mnie. Czemu sprzeciwiać się tej pracy? Miarkujcie, jak się te wasze strajki kończą. Warszawa? Przeszło 200 trupów wyście na ulicę. Dąbrowa górnicza lokauty. Ludzie przymierają głodem. My wam dajemy chleb! My wam dajemy życie! Wolności, światła i chleba! Rewolucja! Rewolucja! Dziś, gdy roboczy lud ginie z głodu, zbrodnią rozkoszy toną się w błocie. I hańba temu, kto z nas za młodu lęka się stanąć, bądź na szafocie. Bo nie bez śladu każdy z tych strona, co życie sprawie oddaj ołtarze. Bo nasz zwycięski śpiew ich imiona milionom ludzi puści przekaże. Naprzód Warszawo, na barwie krwawą, ciemną, a prawą, marsz, marsz Warszawo. Naprzód Warszawo, na barwie krwawą, ciemną, a prawą, marsz, Warszawo, marsz. Pierwsze trzy osoby mają skok, tak, z podrzutką. Ala najpierw. Ala. Kto jest po Ali? Adrian. I co mówisz? Prace społeczne dla wszystkich robotników. Roboty publiczne dla wszystkich bezrobotnych. Później wchodzę ja. I głośno. Dobrze, to od początku. Jeden. Alicja. Dwa. Ja. Adrian. Trzy postulat po prostu swoich. Jeden. Ala. Dwa. Prace dla wszystkich robotników. Publiczne dla wszystkich bezrobotnych. Prace publiczne dla wszystkich robotników. Bezrobotnych! Bezrobotników. Jak ci fałszywe, jak ci ludzie, co pracują w fabrykach, mają jeszcze robić prace społeczne? No dobry postulat. Ale są roboty publiczne dla wszystkich bezrobotnych. A na próbach krzyczeliśmy wszyscy robotnicy. Nie, nie, nie. No cały czas cię poprawialiśmy. Prace publiczne dla wszystkich bezrobotnych! Prace publiczne dla wszystkich bezrobotnych! Hop! Minimalna płaca 20 koron! Dobrze! Zniesienie pracy akordowej! Kontrola robotników nad mianowaniem majstrów! Kontrola robotników nad mianowaniem majstrów! Godne warunki pracy! Bezpłatna opieka lekarska! Ubezpieczenie na starość! Zniesienie rewizji osobistej! Zniesienie rewizji osobistej! Ludzie! Panowie! Podbieramy! Serio, nabawcie! Na tłum! Na tłum! Uwaga! Uwaga! Idą!
trzeba by wcześniej po prostu się tutaj dowiedzieć i... Nie no, musimy to zrobić zresztą. Chyba wydaje mi się, że powinniśmy wszystkich lokatorów spytać o to, czy jest tak. Oczywiście. Czy możemy tak zrobić? No myślę, że spoko, tylko jak najszybciej musimy właśnie mieć pewność co do tego. Na żądania robotników rząd odpowiada kulami i bagnetami. Ulice miast Rosji i Polski zbroczył krwią naszych towarzyszy. Ale bagnety i kule nie wystarczają. Rząd puszcza setki szpiclów, którzy podżegają lud przeciw niewinnym. Na mowę policji i szpiclów w miastach rosyjskich mordują studentów i uczniów. A u nas chcąc wywołać rzeź Żydów. Nie dajmy się podzielić. Rewolucja! Rewolucja! Nie żyje wolno! Nie żyje wolno! Nie żyje wolno! Nie żyje wolno! Rewolucja! Rewolucja! Nie żyje wolność! Nie żyje wolność! Żyd! Polak! Niemiec! Niemiec! Polak! Żyd! Słuchajcie! Toczy się walka! Stoją fabryki! Strajk! Żyd! Polak! Niemiec! Niemiec! Polak! Żyd! Towarzysze! Dlaczego czas tak długo oczekiwania wam po taką pustoradę? Mówią, że Żyd pobił księdza! Plotą, że Żyd znieważył kościół! Jest same! Mówią, że Żyd pobił księdza. Kto szerzy te pogłoski? Kto podburza jedną część ludności przeciw drugiej? Czy sam lud nasz z własnej woli chce bić Żyda? We wszystkim tym widzimy jeszcze, we wszystkim tym widzimy jasno rękę podłego rządu carskiego. Wiemy, że to policja z rozkazu rządu chce wywołać rzeź Żydów. Ona podburzana przez szpicli, łobuzów i złodziei. Podburza zbałamuconych żołnierzy do rabunku i pogromu. Rabunek rządu jest prosty. Kobiety przez Japończyka biją się pod ciosami rewolucji. Cała przestrzeń Rosji, wszędzie ruch burzy się przeciwko uczestkowi rządu. Więc rząd odwrócić od siebie groźne fale rewolucji. Chce rozegrzyć solidarność ludu. Rzucić między lud zdarzenie walki dla tego. Niech jedni walczą z drugimi, a rząd się będzie cieszył. Jedna u nas walka toczyć się powinna. Walka z rządem na śmierć i na życie. Walka z wyzyskiwaczami i poplecznikami rządowymi. Precz z walką bratobójczą! Precz z walką bratobójczą! Precz z Saratem! Precz z Saratem! Niech żyje walka z rządem! Wstąpiłem do rzemiosła, prędko się przekonałem, na czyjej krzywdzie opiera się współczesne państwo wyzysku i przemocy. Poznałem ucisk ludu pracującego, widziałem krwawy pot spływający po jego obliczu w ciężkiej pracy i znoju. Przekonałem się, że nie może być nienawiści pomiędzy narodami, że wszystkie kiedyś będą wolne, wolne z ich siedzibą. Zrozumiałem, że wszyscy jesteśmy bracia. A najbliższy mi brat Rosjanin, jęczący z nami pod jednym batem, a którego wy, świadomi i celowo, trzymacie w głupocie, ciemnocie i nędzy, aby bezwiednie służył waszym celom. I uwagę tylko na jedno z nas usługi. Wróciłem z odmienami i nie! Precz z prowokacjami! Precz z prowokacjami! Precz z czarną sotnią! Precz z czarną sotnią! Niech żyje walka z rządem! Chór, gdzie jest chór? Tutaj, prosimy. In alle Gassen wohnen geht, hält mein Sabastowkes. Inglech, meinglech, kin und geht, schmussen vom Pribowkes. Inglech, meinglech, kin und geht, schmussen vom Pribowkes. Genug schon Bride forever, genug schon Morgenlein. Macht das Sabastowke log, in Bride sich befreien. Macht das Sabastowke log, in Bride sich befreien. Brüder und Schwester, lang sie geben die Hände. Lang im Nikolaikrenze brechen die Wände. Hey, hey, da log!
więcej, na loj samodzierżawiec, drasej. Hej, hej, na loj policej, na loj samodzierżawiec, drasej. Precz z prowokacjami, precz z czarną sotnią, precz z prowokacjami. Chodźmy dalej! Niech żyje wolny lud! Niech żyje wolny lud! Niech żyje wolny lud! Niech żyje wolny lud! Nie, nie. Piotrkowska. W stronę Grand Hotelu, jak wymieciono. Przed tramwajem przewróconym beczki i skrzynie, a za nim z Browningiem w ręku przyczajeni klęczą robotnicy, patrząc w szarą, bezludną przestrzeń trotuartu i pustą jezdnię. Nic martwota. Z głównej, nawrotu i przejazdu strugami się w Piotrkowską wlewa burzliwy za przewałem przewał. Stamtąd, aż po barykadę w jedną się szczelną zbili gromadę, milczący tłum. Przy głowie głowa jakby głowami wybrukował. Ja, skamieniały na balkonie, w to jedno oczy mam utkwione. W to owo czerwone na wagonie. Wtem z krańca pustki w naszą stronę od Benedykta oddzielonej sypnęło jakby drobne, rozproszone. Gruchnęło nagle spod tramwaju, od skrzyń, od beczek poszło grzmotem. Odetchnął tłum rozbiegiem rojnym, mrowiskiem biega niespokojnym. W rejach kipiący kocioł smoły i oszalałe czarne pszczoły. Chmulami odlatuje w bramę lub miota się w rządku odpryskami. I kamienice stare plami, i bija, i trzeszczy, i kamienice stare plami. Nie ustają celne Browningi spod tramwaju. Patrzcie, spęczniałe i spinione chlusnęły tłumy nad wagonem. Czarna się fala środkiem leje. Patrzcie! Porywa to czerwone i płynie, płynie podniesione czerwone ponad czarnym. Machają wiązą na latarnie. Ulica czarna w oczach czarno, jakby się całe miasto wyparło między dwa rzędy starych domów. I z okien krzyk i tłok z balkonów w jedną się czarną wrzawę zlewa. Dumnym pochodem trzypiętrowym już kołysze się nasz dom. I płynie, płynie morzem wniesiony, a za sztandarem płynie śpiew. Niesie on zemsty grom, rudy gniew. Przyszłości rzucając się, a jego kolor jest czerwony, bo na nim robotnika trafi. Potem do bram znosili stróże zwłoki bójców i sołdatów. Zostały po nich krwi kołoże. Lepka purpura łuski. Najpierw je wodą polewano, potem je piaskiem przesyłano. Nazajutrz zaś pędziły po nich wyprzężone pary świetnych. Powozy panów fabrykantów, panów prezesów i bogaczy, zadowolonych posiadaczy banków, pałaców i brylantów. Pełni
łaskę przysiężmy, stańmy jak morze i znieśmy przemoc dziejowych dróg. Naprzód o łodzi, w krwawej powodzi, poległych braci pomścimy wraz. Stańmy do walki, starzy i młodzi, bo przyszła chwila, już nastał czas.